będzie Panu Jezusowi. Otwórzmy wspólnie razem Psalm 16. Dzisiaj będzie Dzień Psalmów, rozpoczęty dzisiejsze nabożeństwo psalmem. Ja będę dzisiaj usługiwał także z psalmów. 16 psalm. I rozpoczniemy nasze czytanie od 8 wiersza do 11. Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja. Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani. Nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. I zechciejmy kilka kartek dalej przewrócić i psalm 19 od 1 wiersza do 7. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk. I do końców świata dochodzą ich słowa. Tam na nich słońcu postawił namiot. A ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, raduje się jak bohater. Biegnąc swą drogą, z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca. I nic się nie ukryje przed jego żarem. Panie, jesteśmy Tobie wdzięczni za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że ono jest tak i amen. Nasze słowa są chwiejne, ulotne, ale Twoje trwa na wieki. Dziękujemy Ci, Panie, że dzisiaj będziemy mogli rozważać Twe słowa, rozmyślać o nich, poddawać nasze serca, nasze dusze i nasze myśli pod Twoje słowo. Niech ono pracuje w nas. A proszę Cię, abyś Duchem Świętym rozniecał w nas taki żar, taką świadomość tego, kim Ty jesteś. Niech to nas porywa dzisiaj. W imieniu Pana Jezusa, Ojcze, o to się modlimy. Amen. Kochani, chciałbym bardzo serdecznie Wam wszystkim podziękować za modlitwy, za to, że niektórzy z Was wspieracie nas modlitwą. Byliśmy w czwartek ubiegły w Wiśle. Tam zwiastujemy, tam usługuję na temat czasów ostatecznych w kontekście Izraela. Bardzo, jak dowiaduję się, bardzo jest to temat dotykający. Oczywiście pozdrawiam serdecznie od brata pastora z Wisły Czarne was wszystkich, którzy tu jesteście. Ale też proszę o modlitwę za przyszły tydzień, ponieważ jedziemy do Jarosławia, tam będzie taka mini konferencja też o czasach ostatecznych. Zastanawiam się nieraz, bo już chyba od kilku miesięcy zwiastuję tylko na ten temat. I zastanawiam się, co się dzieje w tym Bożym świecie, w tej duchowej atmosferze, że nagle Kościół chce słuchać o czasach ostatecznych, o powtórnym przyjściu Pańskim. I moje oczy gdzieś w duchowy sposób Pan kieruje na ostatnie słowa Biblii, kiedy czytamy, że Duch Pański i Oblubienica wołają: przyjdź Panie. I rozumiem to w ten sposób, że kiedy Duch Święty zacznie pracować i kiedy Duch Święty zacznie wołać: Panie, przyjdź Panie Jezu, Oblubienica zacznie powtarzać te same słowa za Duchem Świętym. Bo ci, których Duch Święty prowadzi, są dziećmi Bożymi. Jeśli więc dzieci Boże wsłuchują się w Ducha Świętego i kiedy On zacznie wołać: przyjdź Panie Jezu, wtedy Oblubienica obudzi się do tego tematu i zacznie też wołać. Może to się dzieje właśnie i teraz. Więc bardzo proszę o modlitwy, o takie wsparcie modlitewne i oczywiście będę ich pozdrawiał od was wszystkich. Kochani, ale dzisiaj zechciejmy popatrzeć na te dwa psalmy i rozważyć wspólnie razem. Te dwa psalmy, które dotykają moje serce i sprawiają, że jakaś niesamowita prawda przenika mnie i wierzę, że dzisiaj nas wszystkich także i przeniknie. W psalmie 16, od którego rozpoczęliśmy, padają niezwykłe słowa. Słowa, które wyrażają jedną z najbardziej wytęsknionych przez nas postaw wierzącego człowieka. Miałem Pana
powiada w Dziejach Apostolskich Piotr, cytując Dawida, miałem Pana zawsze przed oczami swymi. Psalmista mówi, mam zawsze Pana przed oczami swymi. Ewangeliczne tłumaczenie powiada, Pan jest zawsze na pierwszym miejscu w moim życiu. Więc rozumiem to w ten sposób, że to, co mamy przed oczami, zawsze jest na pierwszym miejscu w naszym życiu. To, co staje jako pierwsze przed naszymi oczami, jest najważniejsze w naszym życiu. Miałem Pana albo mam Pana zawsze przed swoimi oczami. Kochani, będziemy chcieli rozważyć ten temat przez chwilę, ale zechciejmy przeczytać kilka wierszy dalej. Ponieważ to, że Dawid miał Pana zawsze przed oczami swymi, powodowało coś niesamowitego w jego życiu. Czytamy w Psalmie 16, w 9 wierszu. Dlatego, że mam Pana zawsze przed oczami swymi, moje serce się weseli. Moje serce się weseli. Raduje się dusza moja, ponieważ mam Pana przed oczami swoimi. Nawet ciało moje odpoczywa, ponieważ mam Pana przed oczami swymi. Jakiś spoczynek i jakiś pokój, radość i wesele płynie z tego faktu, że mam Pana zawsze przed oczami swymi. Że On staje zawsze przed moimi oczami. Cokolwiek jest w moim życiu, w moim dniu do zrobienia, mam Pana przed oczami swymi. Kiedy budzę się rano, kiedy budzisz się rano, jakąż wartością jest, kiedy postawimy naszego Pana przed naszymi oczami. Wtedy możemy liczyć na to, że nasza dusza się będzie weselić, nasze serce się rozraduje i ciało nawet dozna odpocznienia, spoczynku, odpocznienia. Kiedy wzmianka jest tu o ciele, rozumiem, że to, co nie daje spokoju i nie daje odpocznienia, jeśli mówimy o ciało, to jest chociażby to, co słyszeliśmy w świadectwie. To są utrapienia i troski ciała. Innymi słowy, choroby i dolegliwości. Ale rzecz się zmienia, kiedy Pan staje przed naszymi oczami. Nie coś innego, ale Pan. Kiedy mam Pana przed oczami swymi, serce i duch mój się rozwesela. Nawet ciało moje odpoczywa. Kochani, kiedy troski i kłopoty, ja już kiedyś o tym mówiłem i bardzo nie lubię zwiastować i w ogóle używać w kazaniach słowa problem. Nie lubię tego robić i to z bardzo wielu względów. Jednym z powodów, dla którego unikam tego słowa jak ognia podczas zwiastowania jest to, abyśmy nie zaczęli tymi problemami żyć, bo wiara rodzi się ze słuchania. Jeśli zacznę mówić o problemach, to zaczniemy w problemy wierzyć, zaczniemy tym żyć. Ale jest coś wspanialszego, coś bardziej znakomitszego i co postanowiłem, że będę czynił zawsze, kiedy tu będę wychodził i do tego zmierzał. Do tego, aby nie mówić za bardzo o wielkich problemach, chociaż ich mamy i chociaż już dzisiaj za dużo tych słów użyłem, ale mówić o wielkim Bogu, o wielkim wszechmocnym Panu. Bo jeśli wiara rodzi się ze słuchania, to ja wolę, aby ten zbór zaczął wierzyć w wielkiego Boga i w to wierzył, tym się karmił. Kiedyś pamiętam, że doszedłem do pewnych wniosków, że kiedy w życiu moim, mówię to z mojej własnej perspektywy, jeśli to dotyczy także twojego życia, to z pewnością odbierzesz pewną wspaniałą prawdę z tego, co powiem. Kiedy w moim życiu zaczynają mnie przytłaczać kłopoty i troski, i znowu zaczynam za dużo tych słów używać, to znaczy, że tracę wielkiego Boga sprzed oczu. To znaczy, że na chwilkę zapominam o tym, kim jest Bóg, jaką ma moc, co potrafi uczynić. Więc kiedy przytłaczają mnie właśnie te sprawy,
Zaczynam w tej jednej chwili, kiedy to mnie przytłacza, zapominam o tym, kim jest Pan Bóg. Choćby na moment, ale zapominam. Gdzieś świadomość Jego wielkości, Jego potęgi, Jego wszechmocy, Jego wszystkich możliwości, tego, kim jest, tego, że nic nie jest w stanie Go zastąpić i nikt nie jest w stanie Mu przeszkodzić, na chwilę tracę sprzed oczu. Na jeden moment tracę sprzed oczu i coś innego się w moim życiu wywyższa zamiast Boga. Istnieje coś właśnie lepszego w zwiastowaniu. I wierzę, że w każdym nabożeństwie od początku istnienia ludzi bożych w zgromadzeniu powinno się podkreślać wielkość Boga. Zawsze. Czy to uwielbienie, czy to świadectwa, czy to zwiastowanie, zawsze powinniśmy się stymulować do wiary w wielkiego i wszechmogącego Boga. Jeśli nie mówilibyśmy o wielkim Bogu, a zaczęlibyśmy zwiastować o innych rzeczach, wolałbym nic nie mówić, bo ostoją naszego życia i ratunkiem, którego doświadczyliśmy, jest wszechmocny Pan, Zbawiciel, który dokonał i dokonuje wielkich i wspaniałych rzeczy. Czy czytałeś kiedyś w Bożym Słowie, że w niebie nie będzie cierpienia, trosk, łez, mozołu, bólu? Czy czytałeś o tym? A wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, chociaż z wielu względów, ale domyślam się i wierzę w to, że dlatego tak jest w niebie, dlatego, że tam będziemy mieć zawsze Pana przed oczami swymi. Zawsze. Tu na ziemi tracimy Go ze swoich oczu często, ale tam zawsze będziemy mieć Pana przed oczami swymi. Powiada Boże Słowo, że całe niebo rozjaśnione jest tą wspaniałą lampą, jaką jest Baranek Boży. Całe niebo się tą światłością, Jego światłością roznieca, rozpala, świeci. Tam nie będzie trzeba słońca, wszystko świeci Barankiem Bożym. Zawsze będziemy mieć Pana przed oczami swymi. Dlatego nie będzie mozołu, nie będzie bólu, nie będzie łez, bo będziemy świadomi tego, kto jest obok nas. Gdyby Pan otworzył nam na chwilę oczy i pozwolił tak choćby w kilku procentach uświadomić sobie, kim On jest, nie byłoby smutnej twarzy na tej sali. Gdyby Pan otworzył nam oczy, tak jak temu słudze proroka tam na jednym ze wzgórz, który tak zatroskał się o okoliczności. Ja wiem, że dla tego sługi, kiedy zostały mu otwarte oczy, większym problemem niż te wojska wokół wzgórza było to, aby nie pójść głodnym spać. Wierzę w to, ponieważ to, co zobaczył ten człowiek, uświadomiło mu, z kim ma do czynienia i przed kim się kłania, komu służy, kto jest tym Bogiem. Nieważne były już wojska. Widział, ile jest z Nim, ile jest za Nim, ile jest wojsk Pana. Uświadomił sobie to, kim jest Bóg. Wierzę, że gdyby Pan otworzył nam oczy teraz i byśmy chociaż w procencie doświadczyli tej błogiej świadomości Jego wszechmocy i tego, kim jest, mielibyśmy niebo na ziemi. Niebo na ziemi. Doświadczalibyśmy tego, czym jest brak mozołu, troski, trudu i łez. Gdyby więc tak się stało, niebo będzie cudowne dlatego, że On tam jest. Dlatego, że On jest sednem sprawy. Ale zejdźmy z nieba na ziemię, ponieważ możemy mówić o niebie i tym się dzisiaj ratować i tym się dzisiaj wspólnie razem rozweselać, ale zejdźmy z nieba na ziemię. Jak więc tutaj na ziemi możemy doświadczać tego postawiania sobie Pana zawsze przed oczami swymi. My musimy niestety robić wszystko, aby się wspólnie razem do tego stymulować, motywować,
tak jak powiedziałem, aby każda usługa, każde uwielbienie i każda niedziela, czy wtorek, czy każdy czas, kiedy się spotykamy, sprawiał, że kiedy wyjdziemy z nabożeństwa albo z jakiegoś spotkania, świadomość tego, kim jest Bóg, w nas wzrastała. Ta świadomość, że wielki jest i potężny. Wszystko niknie w cień, kiedy uświadamiamy sobie, kim naprawdę jest ten Bóg Wszechmocny. Bóg Abrahama, Izaka, Jakuba. Ten, który był, jest i przyjdzie. Ten, przed którym starcy się kłaniają i wszelka istota zegnie swoje kolano. Kochani, więc co powinniśmy robić my tu na ziemi i w jaki sposób możemy się motywować do tego, abyśmy tę świadomość w sobie rozwijali. Tę świadomość Boga. Nie nas nawet, ale świadomość Boga. Powinniśmy czynić to, to jest jeden ze sposobów, co czynił Dawid, a co czytaliśmy w Psalmie 19. Kochani, Dawid czynił coś bardzo, bardzo wyjątkowego. Bo czytamy, że w pewnym momencie, w ciągu swojego życia, Dawid zwrócił swoje oczy w górę. Nagle podniósł swoje czoło. Spojrzał ponad to wszystko, co się nazywa teraźniejszością i ludzkością, czy doczesnością, czy życiem po prostu. Spojrzał w górę i doszedł do wspaniałych wniosków. Niebiosa opowiadają chwałę Twoją, chwałę Boga. A firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie słyszę kazania z góry. Nie są to słowa, nie słychać ich głosu, one po prostu tam są. Więc to całe niebo tam po prostu jest. A jednak we wspaniały sposób głosi to chwałę i majestat wspaniałego, wielkiego Boga. I ten ze sposobów dzisiaj będziemy chcieli omówić. Powiem to tak praktycznie, aby nie brzmiało to zbyt trudno. Dawid po prostu od czasu do czasu, częściej lub rzadziej, wychodził ze swojego pałacu, przechadzał się po tarasie wieczorami i spoglądał w górę na nieboskłon, na te rozgwieżdżone niebo. Niebo pełne gwiazd, pełne wspaniałości. I to sprawiało w Dawidzie to, że wzrastała w nim świadomość chwały i majestatu Boga Wszechmogącego. Oglądał gwiazdozbiory, oglądał gwiazdy. Może coś wyjątkowego działo się na niebie, albo każda, tak kolokwialnie mówiąc, spadająca gwiazda przypominała mu o tym, że jest Bóg, który włada tym wszystkim. Ma to wszystko w swoich rękach, siedzi na tronie. W innym miejscu pewnie przypominał sobie, albo nawet gdzieś duchowo odbierał, że Bóg jest tak wielki, że nawet wszechświat nie jest w stanie Go ogarnąć. I za każdym razem, kiedy tylko Dawid wznosił głowę w górę, oglądał chwałę i majestat Boga w stworzeniu, w gwiazdach, na niebie, na nocnym niebie. Nie było w tym muzyki, jak powiada psalmista Dawid. Nie słyszał jakiegoś przesłania. Gwiazdy nie mówią, ale widział wspaniałość Bożego stworzenia, głębię wszechświata i w ten sposób podsycał w sobie świadomość wielkiego, wszechmocnego Boga. Więc zrozumiał, że niebo głosi chwałę Bożą. A więc przyglądał się stworzeniu. Kochani, jest taki fragment, apostoł Paweł mówi, że wielu ludzi przyglądało się stworzeniu, przyrodzie, kwiatom, roślinom, zwierzętom, ale nie uwielbili Boga przez to, chociaż można Go było oglądać w stworzeniu. I dlatego znikczemnieli w sercach swoich. A więc Bóg od początku istnienia, od momentu, kiedy postawił Adama w ogrodzie Eden,
pokazał mu całe stworzenie. Niebo, wszechświat, gwiazdy, zwierzęta, istoty. I ustanowił pewną zasadę, że to wszystko będzie świadczyło o tym, kim jest Pan Bóg. Kim jest Bóg. Kim On jest. Ale jak wiemy, w pewnym momencie, też jednego wieczoru, Dawid wyszedł na ten swój piękny taras, aby może w pierwszej myśli oglądać, a więc wznieść głowę wzwyż, ponad ludzkość, ponad doczesność i ludzkie sprawy i przyglądać się temu wspaniałemu firmamentowi, temu niebu i oglądać chwałę Boga, w pewnym momencie, zamiast mieć głowę wysoko, obniżył pułap i zobaczył inną piękną planetę. Batszebę. Ale to obniżenie pułapu prowadziło kolosalną tragedię w jego życiu. Na jeden moment, w jednej chwili z Bożego stworzenia, przez które oddawał chwałę Stwórcy, obniżył pułap i spojrzał na doczesność, na ludzkie rzeczy, na to, co się nazywa życiem po prostu. Spojrzał na kobietę. Pożądał jej i to sprawiło tragedię w jego życiu. To obniżenie pułapu, to obniżenie naszego kierunku patrzenia zawsze sprowadza tragedię. Kiedy Piotr, apostoł, w pewnym momencie, kiedy jeszcze był może w uniesieniu i kiedy wysoko patrzył, obniżył pułap i powiedział: Panie, nie przyjdzie to na Cię. Nagle usłyszał słowa, których się pewnie nigdy w życiu nie spodziewał. Idź precz ode mnie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale patrzysz na to, co ludzkie. A więc powinniśmy być, nie chcę powiedzieć, ludźmi z głową w chmurach chodzącymi, ale powinniśmy być tymi, którzy obserwują stworzenie. I w ten sposób rozwijają tą świadomość wielkości wielkości Boga. Dawid doszedł do momentu, w którym coś innego stanęło przed jego oczami. I już w tej chwili nie mógł powiedzieć: miałem zawsze Pana przed oczami swymi. W tym jednym momencie to nie Pan stanął przed jego oczami, ale Batszeba, kobieta, pożądliwość. I temu się poddał. Kochani, świadomość wielkiego Boga w naszym życiu jest ogromnie istotna, ponieważ Boże Słowo mówi, że lud mój ginie, gdy brak mu poznania. Brak mu poznania, a więc brak mu świadomości tego, kim jest Bóg. Kiedy brak nam poznania tego, że Bóg jest święty, kiedy dochodzimy do momentu w naszym życiu, w którym gdzieś świadomość Jego świętości od nas ucieka, tracimy tą świadomość, zaczynamy po prostu grzeszyć, ponieważ nie traktujemy Jego świętości poważnie. Kiedy tracimy sprzed naszych oczu świadomość Jego miłości, wtedy przestajemy i my kochać. Jesteśmy szorstcy, niemili. Kiedy tracimy świadomość Jego wszechmocy, przestajemy wierzyć w to, że potrafi nam pomóc, a wierzymy bardziej w to, że już nie ma dla nas pomocy. Kiedy tracimy świadomość Boga, giniemy. I ten, kto napisał te słowa, był absolutnie natchniony przez Ducha Świętego i mówił prawdę. Jeśli dzisiaj ludzkość straci świadomość Boga, zaczyna po prostu ginąć, tracić się, zatracać się bez świadomości tego, kim jest. Ale pojawia się pewien problem, ponieważ, tak jak powiedziałem, powinniśmy zawsze być świadomi tego, kim jest Bóg, a przede wszystkim świadomi Jego wielkości. Bo wielu ludzi nie było świadomych tego, że Bóg jest wielki i zaczęło siebie nawzajem tytułować wielkimi. Czy znacie takie osoby w historii, które nosiły przydomek Wielki? Był Aleksander Wielki.
był nasz król, jeden z polskich królów, przecież Kazimierz Wielki. Byli jeszcze inni, choćby Herod Wielki, o którym czytamy w Biblii. Karol Wielki, europejski przywódca, ale nie tylko oni, świeccy przywódcy. Byli także i papieże, którzy rościli sobie ten tytuł. Grzegorz Wielki, jeden z papieży. Leon Wielki, kolejny z papieży. A więc człowiek doszedł do momentu, w którym pomyślał sobie, i człowiek może być wielki. Człowiek może być wielki. A więc człowiek musi mieć świadomość tego, kto jest wielki. A Biblia stawia absolutnie w przeciwnym świetle człowieka. Powiada, prochem jesteśmy, trawą jesteśmy. Dawid, przecież psalmista, mówi, jestem tylko prochem. Jeśli ktoś ma tu być wielki, to tylko Bóg i tylko On. A ja jestem tylko prochem. Więc kiedy mówimy o wszechświecie, kiedy mówimy o niebie, bo do tego będę zmierzał, powoli zaczyna przychodzić wiosna. Zaczyna się robić ciepło. Mamy okazję, aby pospacerować, może więcej niż w zimie. I do tego będę zmierzał, abyśmy od czasu do czasu wyszli z domu i popatrzyli na stworzenie. Wieczorem popatrzyli w niebo i zachwycali się Bogiem. Kochani, kiedy wystarczy, że raz popatrzysz w górę, w nocy, w niebo, to nie wiem, czy wiesz, ale to jedno spojrzenie ustawia cię w pozycji, w której nie jesteś wielki, ani ja nie jestem wielki. Wystarczy ta jedna myśl, ta jedna świadomość, że za każdym razem, kiedy wznosisz oczy w górę, nie widzisz teraźniejszości, ale widzisz przeszłość. Już to wytłumaczę. Za każdym razem, kiedy patrzysz w gwiazdy, nie widzisz ich je takie, jakimi one są. Kochani, niedawno, bardzo niedawno, NASA odkryła wspaniałe odkrycie, doszła do wspaniałego odkrycia. Odkryli, że jakieś 39 lat świetlnych od nas w pewnym układzie, gdzie jest jakaś gwiazda, więc nasze, podobne do naszego Słońca, istnieje 7 planet, które krążą wokół tej gwiazdy i one są bardzo podobne do Ziemi. 3 z tych planet są w takiej odległości od tego Słońca, swojego Słońca, więc swojej gwiazdy, i ta odległość sprawia, że tam mogłoby panować życie. Ale problem w tym, że to jest 39 lat świetlnych od nas. Więc kiedy naukowcy patrzą się w to miejsce, widzą obraz sprzed 39 lat. I za każdym razem, kiedy patrzysz w głąb, patrzysz w kosmos, w świat, podczas nocnego spaceru, patrzysz w niebo, widzisz obraz, który jest z przeszłości. Ponieważ światło z tamtego miejsca musi biec 39 lat swoją prędkością, abyś ty mógł ujrzeć ten obraz. Dam taki bliższy przykład. Słońce. Gdyby słońce wybuchło w tej chwili, dopiero za kilka minut byśmy to ujrzeli. Ponieważ światło biegnące ze słońca trzeba kilku minut, aby doszło do nas. A więc gdy tam się coś dzieje, my widzimy to z długim, długim opóźnieniem. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, chociaż jeszcze jeden fakt powiem, gdybyśmy jednak postanowili, że skoro takie piękne są tam planety i mogłoby tam istnieć życie, wybieramy się tam, odpalamy rakietę, wsiadamy do niej i lecimy. 44 miliony lat byśmy lecieli do tego miejsca. Więc mogę powiedzieć ze śmiałością, że jeśli człowiek patrzy w niebo, może tylko dojść do jednego i najwspanialszego wniosku. Wielki jest ten, który to stworzył. Wielki, potężny jest ten, który to stworzył. Ogromnie wielki.
I powinniśmy zawsze mieć taką świadomość. Świadomość tego, jak wielki jest Pan. A więc, czy my mamy prawo patrzeć w górę, na niebo i zachwycać się tym stworzeniem i uwielbiać przez to Boga? Powiem tak, że w naszej kulturze Polski jest to bardzo delikatny temat. Ponieważ nasz kraj, jak wiemy, jest ugruntowany w tradycyjnej wierze. I to z kolei sprawia, ponieważ Kościół przez lata, przez średniowiecze zabraniał patrzeć w górę. I to jest właśnie niesamowite, że ludzkości zabraniane było patrzeć w górę, wyciągać teleskopy i badać, co tam się dzieje. Dlatego, że w wielu przypadkach uważano ich za heretyków, a to, że badają gwiazdy, zbliżało ich bardziej do astrologów niż do badaczy naukowych. Kościół się bał, dlatego miał wielki dystans do tego, co odkrył Mikołaj Kopernik, miał wielki dystans do tego, co odkrywał Galileusz i w wielu przypadkach kończyło się to tragicznie. Nawet byli tacy, którzy, chociaż nie był to Galileusz, płonęli na stosie za to, że zrozumieli, że to nie Słońce kręci się wokół Ziemi, ale Ziemia wokół Słońca. A więc Kościół przez lata zabraniał patrzeć się w górę. Ale dzisiaj zadaję pytanie, czy nam wolno patrzeć się w górę i podziwiać majestat Boga w stworzeniu? Oczywiście, że tak. I kiedy badam czasy ostateczne, to widzę, że więcej znaków będzie na niebie niż na ziemi, które Pan będzie zsyłał, abyśmy byli świadomi Jego powtórnego przyjścia. W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, 19 wierszu, czytamy takie oto słowa. I uczynię znaki wielkie na niebie, słońce się jakby przytłumi, a księżyc zamieni się w krew. To znaczy, że Pan Jezus mówi u końcu czasów, popatrz w górę, tam gdzie przez lata nam zabraniano, popatrz w górę, gdyż to tak jak Pan odszedł na obłoku, tak przyjdzie z góry, z nieba. Popatrz w górę. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 30 wiersz. Czytamy, że na niebie pojawi się znak Syna Człowieczego. Na niebie pojawi się znak Syna Człowieczego. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, 11 wiersz. Znaki ogromne na niebie, z nieba, powiada Pan Jezus, będą się manifestować. Aż w końcu 12 rozdział objawienia Jana czytamy i ukazał się wielki znak na niebie. Po raz pierwszy, albo może drugi raz, bo w Ewangelii Łukasza też pada takie słowo, pojawia się określenie wielki znak. Ogromny i wielki znak. Bardzo znaczący znak ukaże się na niebie. Kochani, nie zrozumcie mnie źle. Nie jestem człowiekiem, który gdzieś tam fascynuje się astrologią. Absolutnie. Astrologia jest absolutnym złem. Ale popatrzeć w niebo i zachwycać się tym, co Pan stworzył, Biblia nam nie zabrania, a wręcz zachęca do tego. Więc co ja dzisiaj w niedzielę chcę przekazać wam? Ponieważ żyjemy w trudnych czasach. W czasach, w których absolutnie wszystko nas absorbuje. Mnóstwo informacji z telewizji, z internetu, z gazet, ze wszystkiego. Ja dzisiaj stoję na tym miejscu, aby zachęcić nas u progu wiosny do tego, aby pospacerować, aby pójść w góry, pochodzić wieczorem i odciąć się od tej bomby informacyjnej i od tych wszystkich trudów, które przynosi nam życie i pozachwycać się Bogiem. Pozachwycać się pięknymi roślinami, które kwitną, które będą łapały życie, które będą wzrastały. Popatrzeć w niebo i porozkoszować się po prostu
Panem i Bogiem. Tym, który stworzył wszystko. Telewizor albo komputer to jest dumny wynalazek człowieka. Tak, wiele informacji nam przynosi, ale jeszcze żadnemu człowiekowi nie udało się skopiować od podstawy życia. A to sprawia, że wzrasta w nas świadomość wielkiego Boga. Dawid tą lekcję rozumiał. Dlatego co wieczór wychodził na taras, chociaż raz mu to zaszkodziło. Może niebo było pochmurne i nie potrafił popatrzeć w niebo, ale korzystał z tej zasady. Wznosił swoje oczy ku górze i wiedział, że to, co namalowane jest cudowną ręką artysty na niebie, nie świadczy po prostu o tym, tylko świadczy o tym, który to namalował, stworzył. Kochani, myślę, że w dzisiejszych czasach, w czasach, w których tak chętnie nakładamy na uszy słuchawki, w czasach, w których tak chętnie zostajemy w domu i w czasach, w których tak chętnie korzystamy ze wszystkiego innego, jak tylko, jak właśnie dobrodziejstw natury i przyrody, myślę, że w tych czasach powinniśmy troszkę wysiłku włożyć, a wyjdzie nam to na zdrowie, żeby pospacerować i porozkoszować się Bogiem naszego stworzenia, który wszystko może. I uwierz mi, kiedy podniesiesz swoje oczy ku górze, wzniesiesz swoje oczy w górę i zobaczysz ten bezkres, i zobaczysz tą głębię, która tam jest, uświadomisz sobie, że jeśli ten, który utrzymuje wszystkie planety, gwiazdy w swoich rękach i nic nie wymyka się z jego kontroli, potrafi nad tym wszystkim panować, o ileż bardziej zapanuje nad moim życiem i nad wszystkimi, powiem to na koniec, problemami naszego życia. O ileż bardziej ten wielki Bóg, ten wielki, wspaniały, majestatyczny Pan, przed którym zegnie się wszelkie kolano, potrafi nam pomóc we wszystkim. Dawid to wiedział, dlatego chętnie spacerował. Ja to chcę wiedzieć, dlatego chętnie chcę spacerować, podziwiać. A to, że patrzę często w niebo, moja żona wam to potwierdzi. Nieraz się zatrzymuje i patrzę, o jaka piękna gwiazda. Bo stamtąd nadejdzie mój Pan. Pewnego dnia, gdy tak może w tym momencie, kiedy będę patrzył w górę, pochwycony zostanę razem z wami na obłoki. O tym się naprawdę radujmy i tym się pocieszajmy. I dlatego Pan Jezus powiedział, a gdy to wszystko zacznie się dziać na ziemi, a będzie się działo, wy co macie zrobić? Powiada do nas. Podnieście wasze głowy, wyprostujcie się. Wasz wzrok nie tak bardzo ma padać na te ziemskie sprawy, jak na to, co w górze. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Nie mówię o tym, abyśmy wsiadali w rakietę na wycieczkę na Marsa, ale mówię o tym, abyśmy po prostu się Bogiem, naszym Stwórcą, Panem, który wszystko stworzył, po prostu zachwycali. U progu wiosny, kiedy zaczyna się robić ciepło, zorganizowali sobie taki czas, kiedy odpoczniemy na łonie natury i będziemy Bogiem, naszym Panem, się rozkoszować. Niech was wszystkich Bóg błogosławi. I tak, wielkie, wielkie rzeczy przed nami, oczywiście, ale my się tym pocieszajmy i zachęcajmy, że oto nadchodzi nasze odkupienie. Amen.